Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pan Michał Druszcz, kierownik referatu z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Częstochowie. Dzień dobry panie kierowniku. Dzień dobry Państwu. A rozmawiamy o przede wszystkim sprawach powodziowych tutaj na naszym terenie. W środę prezydent Częstochowy odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na rzece Warcie, Stradomce i Kucelinie. Kucelince chyba, tak to należy powiedzieć. Było rzeczywiście zagrożenie jakieś? Bo mam wrażenie, że chyba tam woda niewiele się podniosła. No, było zagrożenie. Woda się podniosła ponad 1,6 metra w rzece Warcie tutaj w Śródmieściu, więc to zagrożenie rzeczywiście pojawiło się. Ile dlatego brakło do tego zagrożenia? Żeby wylała rzeka, załóżmy? No to jeszcze co najmniej 2-2,5 metra do korony wału, więc tutaj rezerwa była w rzekach dosyć duża jeszcze, ale musieliśmy ogłosić pogotowie przeciwpowodziowe, no bo wszystkie wodowskazy, które mamy w Częstochowie, ten stan ostrzegawczy osiągnęły. Z tego co pamiętam, to chyba opad deszczu był na poziomie 130 litrów na metr kwadratowy. Gdzieś wyczytałem na jakiejś stronie. Ten opad dzielił się na etapy. Był taki etap pierwszy, czyli bardzo intensywnego opadu deszczu, który pojawił się koło godziny 16 i w ciągu prawie 4 godzin spadło nam 80 litrów wody na metr kwadratowy, a łącznie ten opad dobowy, czyli mierzony od godziny 6 rano do godziny 6 dnia następnego, wyniósł ponad 133 mm na 24 godziny, czyli ponad 133 litry na metr kwadratowy. To jest olbrzymia ilość, nienotowana do tej pory historycznie w mieście Częstochowa. I nawet 97-2010 rok? Nie, to nie takiej ilości. Opad rzędu ponad 80 litrów był odnotowany w roku bodajże 88. To są dane z IMGW. Dobrze, ja byłem zaskoczony w ogóle, że strażacy w naszym regionie tutaj przez weekend wyjeżdżali ponad 700 razy. To jest ogromna liczba. Tak, bo tak to wyglądało, że taka ilość deszczu, która spadła w dosyć krótkim okresie czasu, spowodowała, że nasze ulice w mieście były częściowo zalane i strażacy musieli interweniować. Też drobne zalania właśnie od intensywnych opadów piwnic, garaży podziemnych. No i tych interwencji przez to było tak dużo. Gdzie było najwięcej zaleń? Rozumiem, że Stradom, tak, to ulica Królewska, ulica... Mieliśmy wodę na ulicy Mieszka Starego, Jagiellońska przy ulicy Równoległej, ulica Faradaja, ulica Hutników. No tam kanalizacja deszczowa, żadna kanalizacja deszczowa nie odbierze takiej ilości wody w bardzo krótkim okresie czasu. To jest po prostu fizycznie niemożliwe, więc tam musieli strażacy działać i interweniować. A co się działo na Aniołowie, Wyczerpach, bo tam też często były wylewy rzek. Tak, no mamy tą naszą dzielnicę Wyczerpy Aniołów, ten przysłowiowy grajdołek. Byłem tam też, rozmawiałem z mieszkańcami. Na szczęście tam żadnych podtopień i problemów z wodą z rzeki nie było. Tak, zastanawiam się, bo pamiętam chyba za prezydent pani Ewy Janik poczyniono ogromne inwestycje na rzece. To była chyba Stradomka, proszę mi poprawić, tam gdzie jest ulica Mieszka, Królewska. Bardziej bym powiedział, że była to Konopka. Konopka, przepraszam, o Konopce myślałem i tam bardzo pogłębiono, pamiętam, swego czasu. Na pewno pogłębiono rzekę, na pewno podniesiono wały, bo tam mieszkańcy w ulicy Piastowskiej, Królewskiej byli podtopieni w 1997 roku. Zostały wyniesione studzienki kanalizacyjne. Takiej sytuacji teraz tam nie było. Mieszkańcy mogą spać spokojnie. Mogą spać spokojnie, my tam czuwamy. Też mamy na rzece Stradomce stację telemetryczną poziomu wody, więc jako zarządzanie kryzysowe codziennie 24 godziny na dobę sytuacja w rzece jest monitorowana. Dobrze, chciałbym pana zapytać o ogromne inwestycje w dzielnicy Północ, Kierzyn i Grabówka. To są dzielnice, które były tam objęte kompleksowym odwodnieniem. Te ogromne zbiorniki retencyjne zdają egzamin, tak jak obserwujecie? To jest przyszłość, kierunek, w którym należy iść. Woda deszczowa musi być magazynowana w pierwszej kolejności w zbiornikach retencyjnych. Nie może trafiać bezpośrednio do rzeki, bo jeżeli tak się będzie działo, no to wały musiałyby być, nie wiem, 10-metrowe, tak? A wtedy warol estetyczny rzeki po prostu zanika. Więc to jest złe rozwiązanie, ciągle podwyższać wały.
Bardzo ważne są właśnie takie zbiorniki retencyjne, gdzie ten pierwszy opad jest magazynowany. A też dla zmian klimatycznych to jest bardzo dobre, bo ta woda w tych zbiornikach zostaje, odparowuje, tak. Wsiąka sobie swobodnie w glebę, co też nie powoduje takich później suszy hydrologicznych, z którymi mieliśmy do czynienia. Dokładnie. 130 litrów na metr kwadratowy to ten zbiornik zdaje egzamin, czy mimo wszystko przy takim dużym opadzie zbiornik także nie przyjmie tyle wody? Zbiornik nie przyjmuje wody z całego miasta, przyjmuje z poszczególnych ulic i dzielnic. Tak, o dzielnicach, tych Grabówka, Kierdzyn. Ja byłem zobaczyć, jak wygląda zbiornik na ulicy Zakopiańskiej w Kierdzynie, więc tam woda dopłynęła, ale tej wody wcale jakoś tam olbrzymich ilości nie było. Na ulicy Trauguta było tej wody już więcej, a wiemy, że tą ulicę Trauguta zawsze tutaj na skrzyżowaniu z ulicą Łódzką podlało, a było sucho i przejezdne. Dobrze. Pana zdaniem, gdzie powinny zbiorniki jeszcze w Częstochowie powstać retencyjne? Takie jak na Grabówce, jak w Kierzynie. Każda inwestycja nowa, każda inwestycja drogowa powinna taki zbiornik posiadać. Każda inwestycja drogowa, to znaczy co? Przy każdej ulicy powinien być taki zbiornik? Nie są różne systemy budowania zbiorników. Niektóre miasta wiem, że na przykład budują w ciągach ulic, tak? Tylko to są olbrzymie koszty, żeby takie zbiorniki podziemne były. Tam, gdzie mamy miejsce, należałoby zawsze taki zbiornik budować i wygospodarować na niego przestrzeń. Miasto jest zabudowane, nie wszędzie takie inwestycje są możliwe, ale no, widzimy, że na przykład buduje się nowe osiedle w Kiedrzynie i tam już te zbiorniki powstały, no bo też z drugiej strony nie ma rzek, żeby tą wodę odprowadzić, ale tak jak mówimy, czy jak była budowana autostrada A1, to też odwodnienia są robione do zbiorników chłodnych. Tak, tylko bardzo często przy tej autostradzie A1 obwodnicy jest tak, że teraz mieszkańcy cierpią, dlatego że no, autostrada była tak zbudowana, że ma odprowadzić wody te, które są na ulicach. A co z boku się dzieje, to już główną dyrekcję drugi autostrad nie interesuje. Tak jest chociażby na Wyrazowie, czy w Wyrazowie. Rzeczywiście to może tak wyglądać. Natomiast ja uważam, że z perspektywy inwestycji drogowych te zbiorniki, najpierw woda deszczowa powinna być odprowadzana do zbiorników, a potem ewentualnie do rzek czy rowów odwadniających, jak i również ta powierzchnia biologicznie czynna przy wszelakich rodzaju supermarketach, hipermarketach powinna być tak urządzana i gospodarowana, żeby woda swobodnie mogła wsiąkać w grunt, a nie spływać bezpośrednio do rzek, nie spływać bezpośrednio na drogi, a z dróg do rzek. No właśnie, jeździ Pan na zakupy przy supermarketach, widzi Pan te ogromne parkingi, wybetonowane praktycznie i to jest zagrożenie. Sami sobie ludzie robią właśnie, kuku? No oczywiście, że tak. No przecież ta woda nie wsiąka. No, jeżeli ktoś wylewa pojemność wanny na metr kwadratowy, wody, tak? To ona musi gdzieś pójść. To ona gdzieś musi ujść, no ona nie wsiąknie. Więc ona spłynie nam po prostu do rzek i te wszystkie wzrosty stanu wód, które mieliśmy w rzece Warcie, w rzece Stradonce i w rzece Konopce, były spowodowane właśnie tą bardzo dużą ilością opadu deszczu, który nam docelowo spłynął do rzek. To się powinno zmienić w ogóle nawierzchnię tych parkingów, no bo przy każdym praktycznie supermarkecie takie coś jest. Bardzo dobrze byłoby, gdyby te powierzchnie były chłonne. Tak samo... Czyli takie kratkowane jak gdyby. Oczywiście, są już technologie, można budować zbiorniki też podziemne, gdzie ta woda będzie magazynowana, żeby też od razu nie odpływała do rzek. No ja wiem, że to są straszne koszty finansowe, bardzo duże nakłady inwestycyjne, ale wszyscy mówią klimatolodzy, że nie będzie spokojniej. Tych takich ekstremalnych zjawisk pogodowych typu właśnie intensywne opady deszczy, burze komórkowe, prawdopodobnie też śnieżyce, tak? Będą w bardzo krótkich okresach czasu występowały, ale będą bardzo ekstremalne. Czyli rozumiem, że z Pana słów można wnioskować, że z wodą się nie walczy, tylko współpracuje, jak gdyby, tak? Trzeba się na to przygotować, trzeba zmienić mentalność. Budownictwa i też musimy zwiększyć odporność społeczną. To znaczy? To znaczy się, że mieszkańcy miast muszą też pomyśleć o tym, żeby przygotowywać się do takich zjawisk. Nie mogą tylko i wyłącznie czekać,
trzeba, jeżeli są wydawane komunikaty, ostrzeżenia, a w szczególności ostrzeżenia trzeciego stopnia, i wszystkie media krajowe, media lokalne mówią o tym, my też jako urząd publikujemy komunikaty, że będzie, że jesteśmy w gotowości, że podwyższamy stany gotowości. A to nie jest tak, panie kierowniku, że te stany są po to podawane, żeby potem kierownictwo miało, ale myśmy was ostrzegali. Bo czasami mam wrażenie, że ten stan jest najwyższy podany, a w zasadzie taki mały deszcz spadł i mówię, aha, ktoś na wszelki wypadek podał wysoki, żeby potem nie było, jak coś zaleje. Ja, no to już jest pytanie po części do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w jaki sposób przygotowuje komunikaty, bo też się zgadzam z tym, że ten komunikat powinien być przygotowany dla regionu, czyli dla miasta Częstochowy, dla powiatu częstochowskiego, żeby gmina wiedziała, co się zadzieje u niej na terenie. A jeżeli komunikat jest przygotowany dla bardzo dużego obszaru, to wiadomo, że ta prognoza nie jest bardzo dokładna i prawdopodobnie jest znacząco przeszacowana. Właśnie, o czym pan redaktor powiedział, żeby nie było, że myśmy nie powiedzieli, myśmy nie podali. Ale właśnie ta odporność społeczna jest bardzo ważną rzeczą. Mówi się o plecakach ratunkowych, tak, żeby każdy miał przygotowane, żeby były w nim dokumenty, żeby w nim była latarka, żeby był powerbank, żeby był naładowany telefon, tak, żeby była racja żywnościowa. A ma taki plecak w domu? Bo wie pan, trudno mi stworzyć taki plecak i trzymać go cały czas gdzieś tam w szafie, bo a jak będzie wypadek, tak, a jak woda tutaj zaleje czy coś. Ja takie rzeczy wożę ciągle ze sobą. Mam to w samochodzie. Kalosze, latarkę, powerbank, nóż jakiś, takie rzeczy. Kurtkę przeciwdeszczową. To są rzeczy, które mam zawsze pod ręką. Dokumentów już nie wożę ze sobą, no bo w Polsce mamy aplikację MObywatel. Nie potrzebuję. Ale w domu mam uszykowane dokumenty, wszystko w jednym miejscu. Wiem, gdzie one są. Są zapakowane w worku takim strunowym, żeby do niego nie dostała się woda, żeby mógł te dokumenty, paszporty od razu zabrać i wyjść z nimi. Korzystając z pana obecności jako fachowca od spraw powodziowych, zapytam, czy w Częstochowie buduje się na terenach powodziowych, czy już nie ma takich rzeczy? Przy ulicy Bugajskiej kiedyś była taka duża powódź i wiem, że to były tereny zalewowe i tam pobudowali się ludzie. No podejrzewam, że za zgodą czyjąś. Cały czas prawo mówi o tym, że nie wolno budować się w pobliżu 50 metrów od stopy wału. Od stopy wału. Prawo zezwala na to, żeby po spełnieniu tego wymogu budować domy. Zakaz może tylko wprowadzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale on też musi być zgodny z prawem. No ale dzisiaj trudno wyprowadzić ludzi z ulicy Królewskiej czy Mieszka Pierwszego, tak? Czy Starego, przepraszam. Dlatego na przykład dzielnica Błeszno, czyli ulica właśnie Bugajska, ulica Śnieżna, ulica Wysenhof, tam gdzie są wybudowane osiedle domów, może spać spokojnie, bo cały ciąg wałów rzeki Warty, który ciągnie się w kierunku miejscowości Słowik, jest nowiutki, i wybudowane w nowej technologii, więc tam takiego zagrożenia powodziowego już nie ma, jak było kiedyś. I ten wał jest otworzony? Bo ja pamiętam, że tam była jakaś taka afera związana z panem, który kiedyś gdzieś tam blisko swojej posesji, na jego terenie, rozebrał wał przeciwpowodziowy, tak, i potem go otworzył na niższą wysokość, na 4 metry chyba. Tam jest wał podniesiony, jest zabity specjalną ścianką szczelną plastikową. Więc ten wał jest całkowicie nowy. Wody Polskie go wybudowały, oddały do użytkowania, więc ta część miasta jest bezpieczna. To ostatnie pytanie, bo przecież taki plac zabetonowany mamy na placu Biegieńskiego. Tam nie dochodzi do podtopień? Ja nie miałem tu sytuacji, żeby z centrum miasta były jakieś problemy związane z placem Biegieńskiego. Rzeczywiście. Czyli trochę nie zdaje tutaj, że tak powiem, egzaminu tego, co pan mówi. Zabetonowane to wiadomo, że woda nie ma gdzie się wylać i przepełnione. Ale plac Biegańskiego nie jest tak olbrzymi jak parkingi chociażby przy supermarketach. Pięknie dziękuję za rozmowę. Pan Michał Druszcz był gościem dzisiaj w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.